Dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym kosmetycznym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o, no właśnie, są takie kosmetyki, do których regularnie wracam od wielu lat. Są takie kosmetyki, bez których nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji i takie kosmetyki, które zmieniły moje podejście do pewnych kroków w pielęgnacji, do samej pielęgnacji. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj właśnie Wam o nich opowiem. To będzie taka luźna pogadanka, więc od razu zaczynamy. Pierwszy produkt, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest to peeling do skóry głowy. Jest to taki produkt, który pojawił się w mojej pielęgnacji już wiele lat temu. Ale naprawdę, uwierzcie mi, wiele lat temu, zanim jeszcze sięgnęłam i regularnie wracam do tego właśnie peelingu od marki Bandy. Wy ten peeling doskonale znacie, Tricho Peeling, po który ja sięgam już właśnie od jakiegoś czasu i też chyba jakoś nawet od początku mojego kanału Wam o nim opowiadam, kiedy tylko pojawił się w sprzedaży. Ale tak naprawdę to nie od niego to wszystko się zaczęło i on nie był pierwszym peelingiem, który pojawił się w pielęgnacji skóry głowy, w mojej pielęgnacji skóry głowy. I teraz Wam opowiem właśnie taką historię, jak to się wszystko zaczęło i dlaczego ten peeling. Słuchajcie, wiele, wiele lat temu usłyszałam albo gdzieś wyczytałam, już dokładnie nie pamiętam, że powinno się peelingować skórę głowy, żeby włosy ładnie rosły, żeby odbijały od nasady, żeby usuwać ten martwy naskórek. No wiele, wiele plusów. Ale wtedy na naszym rynku polskim takich produktów było niewiele, w sumie to prawie w ogóle ich nie było, więc ciężko było znaleźć jakiś peeling do skóry głowy. Ja pamiętam, że przeszukiwałam wtedy internet, gdzieś szukałam jakiegoś profesjonalnego produktu do peelingowania skóry głowy i naprawdę było to bardzo, bardzo uciążliwe i trudne. Aż któregoś razu, kiedy byliśmy na wakacjach we Włoszech, poszłam do sklepu Lush. I wśród tych wszystkich pięknych kosmetyków Lush znalazłam takie czarne kubeczki z napisem, że tam chyba była jakaś sól morska, czy woda morska, coś w tym stylu. Ja nawet nie wiem, czy ten produkt jeszcze istnieje w ofercie, jeśli tak, to dajcie koniecznie znać. Ale pamiętam, że chwyciłam wtedy za ten peeling, byłam niesamowicie zadowolona, co prawda kosztował ogromne pieniądze. Wróciłam do domu i następnego dnia mówię, zrobię sobie peeling. No i teraz słuchajcie, otwieram opakowanie i widzę tam taki, powiedziałabym, glut, biały glut. W środku zatopione dosyć duże drobinki soli. Zastanawiałam się, jak to będzie z takim peelingiem na skórę głowy. Okazało się, że oczywiście był on niesamowicie niekomfortowy w użyciu, bo trzeba było go nałożyć taką glutowatą konsystencję właśnie na włosy. Później tutaj masować te drobinki soli, które tam pocierały o tą głowę. Potem jak zmywałam ten peeling ze skóry głowy i z moich włosów, to te drobinki soli gdzieś tam wplątywały się we włosy, bo nie do końca się rozpuszczały z tego względu, że były bardzo duże. Jakaś masakra, słuchajcie, ale nie to było najlepsze. Najlepsze w tym wszystkim było to, że na opakowaniu nie było napisane, że trzeba bardzo, bardzo, bardzo dobrze zmyć ten peeling ze skóry głowy i z włosów. Jakie było moje zdziwienie, gdy na następny dzień tak za uszami coś czułam, że coś mi tutaj, słuchajcie, nie gra, jakąś taką mam szorstką, taką skórę. A ja zazwyczaj też mam tutaj taki kolczyk w uchu, widzicie tutaj w tym miejscu, którego nie zdejmuję. Praktycznie cały czas w nim chodzę. I mówię, to co ten kolczyk jest tak jakiś dziwny? Ja zdejmuję kolczyk, a on, słuchajcie, cały oblepiony w tej soli. Wzięłam oczywiście waciki jakieś, żeby sobie zobaczyć, co ja w tych uszach mam, a uszy całe w soli. No śmiałam się niesamowicie, ale już wtedy wiedziałam, że no nie mogę używać żadnego produktu na bazie soli, bo ta sól nie jakoś tak spływając z tych moich włosów, ze skóry głowy, gdzieś tutaj mi na tych uszach, w kolczykach zostaje. Och, jaka to była porażka. I wtedy pamiętam, że tak się zastanawiałam, no to jak ja mam stosować ten peeling do skóry głowy, który albo będzie na bazie cukru, albo będzie na bazie właśnie soli, żeby mi się tutaj nic takiego nie robiło. I dałam sobie wtedy spokój z peelingowaniem skóry głowy, aż właśnie na konferencji trychologicznej Bandy okazało się, że marka wprowadziła peeling w postaci płynnej na bazie substancji właśnie złuszczających. No i wtedy, jak kupiłam ten peeling i
pierwszy raz i użyłam go pierwszy raz i użyłam go drugi raz i zobaczyłam, jaki on jest komfortowy w użyciu, jak fajnie się go stosuje, jakie są po nim włosy, jak odbijają od nasady, jaka jest ta skóra naszej głowy, to powiedziałam tak. I od tego, słuchajcie, się zaczęło, że peeling skóry głowy jest takim podstawowym krokiem w mojej pielęgnacji skóry głowy i włosów. I uwierzcie mi, przetestowałam naprawdę przeróżne od tamtej pory peelingi na skórę głowy i zawsze wracam do tego. Zdecydowanie najlepiej się u mnie sprawdza i już chyba wiecie co, jestem nawet w takim momencie, że nie chcę już testować nowych peelingów do skóry głowy, bo za każdym razem kończy się to tak samo, że jednak wracam do tego, że jednak ten pojawia się u mnie regularnie. Kończy się jedna buteleczka, lecę do HB, kupuję kolejną buteleczkę. Także cały czas ten peeling jest u mnie od tamtej pory. Sprawdza się genialnie i ja będę Wam cały czas pewnie tutaj gdzieś powtarzać na moim kanale czy w moich mediach społecznościowych, że jednak peeling do skóry głowy, peeling od Bandy zmienił całkowicie moją pielęgnację. Jest taki produkt, który musi u mnie cały czas być. Produkt, jak to się mówi, must have. No dobrze moi drodzy, koniec na temat pielęgnacji włosów, pielęgnacji skóry głowy. Przechodzimy teraz do pielęgnacji skóry na twarzy. Jest taki kosmetyk, do którego wracam od wielu, wielu lat. Jest to jeden z pierwszych kosmetyków marki Estée Lauder, po który sięgnęłam i od tamtej pory nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez niego. Kto mnie śledzi tutaj na kanale, na moich mediach społecznościowych, ten już doskonale będzie wiedział, jaki to jest kosmetyk. No oczywiście jest to serum Advanced Night Repair od marki Estée Lauder. To serum pojawiło się w mojej pielęgnacji no kilka, jak nie kilkanaście lat temu. I chyba byłam jeszcze wtedy przed 30, kiedy pierwszy raz zaczynałam stosować właśnie to serum. Ktoś mnie chyba w perfumerii Sephora albo Douglas, już nie pamiętam, namówił na zakup tego kosmetyku. Bo ja wtedy pamiętam, że szukałam jakiegoś fajnego, luksusowego, bardziej selektywnego produktu do pielęgnacji skóry. I no, ktoś właśnie ze sprzedawców, jakaś pani zapewne, namówiła mnie na wypróbowanie tego serum. I ja pamiętam, że czytałam o nim bardzo różne opinie. Zresztą do dziś tak jest, że jeśli ktoś wspomina o serum Advanced Night Repair, to opinie na jego temat w internecie znajdziecie przeróżne. Są osoby, które twierdzą, że ten kosmetyk absolutnie nic nie robi. Czytałam o tym, że jest to taka woda, która ma jakieś tam substancje aktywne, kilka i tak naprawdę nic więcej. Słyszałam na jego temat przeróżne historie, że jest w ogóle jakiś szkodzący dla naszej skóry, że ma jakieś substancje rakotwórcze, że w ogóle cuda nie widy, słuchajcie. Ale są też osoby, które tak jak ja sięgają po ten kosmetyk i widzą jego działanie. Dlaczego? To jest produkt, który ma działać przede wszystkim naprawczo. I takie też substancje aktywne znajdziemy w jego składzie. To jest już produkt, który sam w nazwie mówi o tym, że będzie właśnie naprawiał w nocy naszą skórę. Dlaczego? Dlatego, że w nocy nasza skóra najbardziej intensywnie pracuje, regeneruje się, odnawia. Więc mamy tutaj produkt, który będzie pomagał jej w tym procesie naprawczym. Mamy tutaj substancje aktywne, które będą wpływały nie tylko na proces naprawczy, ale też między innymi na mikrobiom naszej skóry, co jest bardzo, bardzo istotne w przypadku pielęgnacji każdego typu skóry. Ten kosmetyk jest właśnie skierowany dla każdego. Tutaj nie mamy rozgraniczenia ani na wiek, ani tym bardziej na typ skóry. Ale moi drodzy, to nie jest kosmetyk, którego działanie zauważycie po jednym użyciu albo po dwóch użyciach, tak? To jest taki kosmetyk, którego działanie zobaczycie dosyć, powiedziałabym, szybko, jeśli rozmawiamy o procesie odnowy, procesie pracy naszej skóry, czyli te 28-30 dni, więc w tym czasie zobaczycie działanie tego produktu, ale najbardziej zobaczycie jego działanie w momencie, kiedy go odstawicie.
jak skóra będzie potrzebowała tego produktu. To jest nieprawdopodobne. I muszę Wam powiedzieć, że ja właśnie to najbardziej zaobserwowałam na mojej skórze, że stosowałam, na początku nie widziałam jakichś efektów, więc myślałam sobie, to było na samym początku. No rzeczywiście, drogi kosmetyk, opinie są przesadzone, nie wracam. Zużyłam buteleczkę, odstawiałam i dopiero wtedy zaczynałam dostrzegać takie minimalne zmiany w mojej skórze, że czegoś jej brakowało, że ta skóra nie miała takiego blasku o poranku, że nie była taka gładka. No dobra, wracałam z powrotem do tego produktu i znowu zaczynał się ten efekt wow. Najczęściej i najlepiej widzę efekty stosowania tego produktu w okresie zimowym, kiedy skóra się intensywnie przesusza, kiedy mamy te zmiany temperatur, że wchodzimy z zimnego do ciepłego, że mamy włączone kaloryfery, że stosujemy bardziej intensywne, aktywne substancje, to wtedy widzę naprawdę działanie tego produktu i wiecie jeszcze kiedy? W tym okresie przejściowym z wiosny na lato, kiedy zmieniam troszeczkę moje kosmetyki na takie lżejsze, ten produkt jest genialny. I naprawdę opinie o nim są przeróżne, ale ja należę do osób, które uwielbiają to serum. Właśnie dlatego, że widzę jego efekty działania na mojej skórze. Później dowiedziałam się o tym, że jest to produkt, który można stosować również w ciągu dnia. Jest to produkt, który można mieszać z podkładem. Jest to kosmetyk, którym można odświeżać podkład. I naprawdę przetestowałam go też na te wszystkie inne sposoby. Sprawdza się świetnie. To jest tak kompleksowy i niezastąpiony kosmetyk, który gorąco mogłabym Wam polecić, ale oczywiście mówię, być może nie u każdego sprawdzi się tak dobrze jak u mnie, natomiast ja jestem jego ogromną fanką i kończy się jedna butelka, stawiam na następną. Nawet Wam powiem, że mam jedną zawsze w zapasie, w razie gdyby się skończyła czy coś, to już to serum wtedy mam. Bardzo mi się oczywiście podoba to, że marka z czasem też zmieniła trochę podejście do swoich produktów, a między innymi kiedyś jeszcze było to opakowanie plastikowe, teraz mamy opakowanie szklane. Ta formuła jest troszeczkę bardziej udoskonalona niż w przypadku tego wcześniejszego serum, ale u mnie cały czas sprawdza się tak samo dobrze. I czy moja skóra jest bardziej sucha, czy jest mieszana, czy jest gorąco, czy jest zimno, uwielbiam w wieczornej pielęgnacji. No dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Kolejny kosmetyk, a w sumie to kosmetyki, które są ze mną też już od kilku dobrych lat i też nie wyobrażam sobie, żeby ich zabrakło w mojej pielęgnacji. To są płatki pod oczy. Płatki pod oczy, tutaj nie powiem Wam konkretnie, że ten akurat produkt zawsze musi być ze mną, dlatego że ja lubię testować różne płatki pod oczy, lubię sprawdzać, mam swoje ulubione, chyba nawet tutaj na moim kanale pojawił się film z takimi moimi topowymi płatkami pod oczy, ale teraz Wam powiem, dlaczego jest to produkt, który zmienił moją pielęgnację i bez którego nie wyobrażam sobie tej mojej pielęgnacji. Między innymi dlatego, że ja posiadam skórę wokół oczu wrażliwą, cienką, delikatną, ale też posiadam wrażliwe oczy. I tak jak lubię stosować kremy pod oczy, tak też widzę, że nie wszystkie u mnie się dobrze sprawdzają i bardzo często pojawia się taki efekt opuchnięcia oczu, uzawienia oczu w nocy, szczególnie w nocy, kiedy nałożę krem pod oczy wieczorem. Ja też bardzo staram się aplikować w odpowiednie miejsce taki krem, delikatnie, niewielką ilość, żeby to był krem bezzapachowy, żeby nie było właśnie tych substancji, które mogą podrażniać moje oczy. Ale jako osoba, która uwielbia testować kosmetyki, sięgam po różne kremy pod oczy i nie zawsze wceluję tak, jakbym chciała. No i teraz, co jest dla mnie istotne? Rano, kiedy się budzę i czasami widzę, że te oczy są takie podpuchnięte, że są tutaj, ta skóra jest taka napięta, albo z drugiej strony jest przesuszona, że pojawiło się to uzawienie w nocy.
Moją skórę pod oczami ratują płatki. I ja codziennie rano wyciągam sobie takie chłodne, zimne płatki z lodówki. Aplikuję właśnie tutaj w tej okolicy. One momentalnie niwelują opuchnięcie, sprawiają, że otwiera się oko, że ta skóra jest taka w lepszej kondycji. I to nie jest tak, że płatki pod oczy zastępują mi krem pod oczy. Absolutnie nie. To jest taki, powiedziałabym już taki proces, który ja sobie, słuchajcie, wypracowałam na przestrzeni wielu, wielu lat. I widzę, że on się u mnie genialnie sprawdza. Czyli właśnie wstaję rano, wypijam szklankę wody, robię kawę, nakładam sobie te płatki tutaj pod oczami, dopijam kawę. Jeszcze tak wszystko, tak zaczynam ten dzień, tak powiedziałabym, powoli i później dopiero jak wskakuję pod prysznic, zaczynam moją pielęgnację, to nakładam krem pod oczy, ale już ta skóra w tej okolicy jest bardzo fajnie przygotowana. I ktoś nawet kiedyś napisał mi, że się zastanawia nad tym, czy stosowanie płatków pod oczy codziennie to jest dobre rozwiązanie. To jest trochę tak, słuchajcie, jak ze stosowaniem kosmetyków. Czy stosujecie codziennie krem pod oczy? No tak, a przynajmniej staramy się codziennie aplikować krem pod oczy, krem na dzień, myć naszą skórę, robimy sobie maseczki i tak dalej. Płatki pod oczy też możemy spokojnie stosować codziennie. Oczywiście trzeba sobie dobrać takie płatki pod oczy, które będą odpowiednie do typu waszej skóry, do tej wrażliwości, którą być może posiadacie, komfortu, bo są na przykład płatki takie hydrożelowe, które są zatopione w płynie i sobie tutaj nakładamy. Są płatki takie jak te, które są umieszczone na takiej specjalnej takiej płachcie, która się idealnie tutaj dopasowuje do skóry. Ale są to płatki pakowane w takie saszetki. Są płatki tanie, są płatki drogie. Jest ich naprawdę ogromny wybór w sklepach, w drogeriach i myślę, że każdy spokojnie coś dla siebie znajdzie. Ja uwielbiam testować różne płatki, tak jak wam powiedziałam, ale jest to też taki proces, jest to taki kosmetyk dodatkowy w mojej pielęgnacji twarzy, bez którego nie wyobrażam sobie dzisiaj tej mojej całej rutyny, zwłaszcza tej porannej rutyny. Jeśli płatki są pakowane w takie oto saszetki, to też zabieram je ze sobą na różne wyjazdy, na wakacje. Mam na przykład, jeśli wiem, że będę mieć bardzo stresujący dzień, to lubię sobie takie płatki zaaplikować też wieczorem. Dla mnie produkt, który cieszy się ogromnie, że jest w sprzedaży, jest uzupełnieniem pielęgnacji i sprawdza się na przestrzeni wielu, wielu lat. Genialnie. Trochę dzisiaj będę tutaj wam gadać o tych kosmetykach, ale w końcu ma to być taki luźny film, gdzie opowiadam wam o produktach, które zmieniły podejście do mojej pielęgnacji. I tutaj znowu wrócę do Bandy, ale za chwilę dowiecie się dlaczego, ponieważ muszę powiedzieć o demakijażu. Demakijaż, oczyszczenie skóry jest jednym z najważniejszych kroków naszej pielęgnacji. I na przestrzeni, no powiedziałabym tak może 20 lat, w kosmetyce, w tych propozycjach kosmetyków od producentów kosmetycznych pojawiło się wiele fajnych produktów oczyszczających do demakijażu i na pewno każdy z was pamięta, że jeszcze dawno, dawno temu stosowaliśmy mleczka albo śmietanki do oczyszczenia naszej skóry, potem nagle pojawiły się płyny micelarne, które też można by powiedzieć zrewolucjonizowały cały ten proces oczyszczania naszej skóry, no bo miały być produktem, który szybko zmywa, fajnie doczyszcza, nie lepi się, nie klei, może zastąpić nam wszystkie inne kosmetyki w pielęgnacji, no taki był przynajmniej zamysł płynów micelarnych, ale później pojawiły się również balsamy. Balsamy i masła oczyszczające. I ja pierwszym takim balsamem, który pojawił się w mojej pielęgnacji, jak dziś pamiętam, był to Clinique Take the Day Off. Tutaj widzicie, mam takie małe, podróżne opakowanie. W sumie to jest tylko puste opakowanie, bo lubię sobie do niego przekładać produkt oczyszczający, jakieś masełko właśnie i jechać z nim na wakacje gdzieś na jakiś wyjazd. Ale to był pierwszy produkt tego typu, po który sięgnęłam. I od tamtej pory zakochałam się w formułach właśnie takich produktów
oczyszczających, do tego pierwszego kroku, czyli masła, balsamy, które będą zmywały pierwszą część, naszą skórę, oczy, usta, bardzo dobrze doczyszczały, filtry, a później oczywiście stosujemy kolejny kosmetyk. I jak zaczęłam stosować Clinique Take the Day Off, to używałam jedno opakowanie, leciałam po drugie opakowanie i pamiętam, słuchajcie, to jeszcze był taki czas, że bardzo ciężko było dostać w ogóle ten produkt w Sephorze. Nie było jeszcze sklepów stacjonarnych marki Clinique. Chyba też był problem z zamawianiem ich przez stronę i właśnie marka, właśnie Sephora wtedy miała je dostępne u siebie. I ja pamiętam jak dziś, że parę razy zdarzyło mi się, że poszłam do Sephory, tego masełka, tego balsamu nie było i wpisywałam się na listę, panie mi specjalnie zamawiały, dzwoniły, przychodziłam, odbierałam. On wtedy kosztował coś około 140 zł. Nie wiem ile teraz kosztuje, bo już dawno po niego nie sięgałam i dawno go nie kupowałam, bo znalazłam coś lepszego i tańszego, ale to był właśnie taki kosmetyk, który zmienił moje podejście do demakijażu i sprawił, że pokochałam ten krok, bo był taki moment, zanim jeszcze poznałam masła, przyznaję się bez bicia, że ja strasznie nie lubiłam demakijażu. I pewnie znajdą się tutaj też takie osoby, które powiedzą, ja też tego procesu nie lubię. Byłam wtedy młoda i no nie lubiłam tego demakijażu. Wkurzało mnie to, że muszę się aż tak zmywać, że te oczy, że czasami nie chce mi ten tusz zejść, że nie mogę domyć tej skóry, że muszę się w tym bawić, że tyle czasu mi to zajmuje. I kiedy poznałam właśnie to masełko, ten balsam, byłam zachwycona. Bo było to szybkie, sprawne, wygodne, bardzo dobrze doczyszczało, bardzo przyjemny proces. Nie musiałam się bawić w tysiące wacików przy płynie micelarnym. Super, no po prostu super. No i właśnie tutaj pojawia się Bandy, bo kiedy w ofercie marki Bandy pojawiło się masełko emoliencyjne, to ja powiedziałam, wow, to będzie produkt, który... Znowu, musi się pojawić w mojej pielęgnacji, jestem go bardzo ciekawa. Pamiętam ten dzień, kiedy Aneta przywiozła mi pierwszy raz to masełko i testowałyśmy. No i tylko nie pamiętam, czy to było tutaj na YouTubie, czy na Instagramie. Robiłyśmy takie pierwsze testy, sprawdzałyśmy jak to masełko będzie działało przy zmywaniu różnych produktów. I ja po prostu przepadłam. I wieczorem zrobiłam sobie demakijaż tym masłem. I powiedziałam, nie, no to jest w ogóle jeszcze coś lepszego niż to, bo nie było takie tłuste, delikatny zapach, odrobina tego preparatu super działała na skórze, świetny skład, żadnych podrażnień, żadnego zaczerwienienia, żadnego efektu pandy, oczu wokół, wiecie, tych takich czarnych, tej mgły takiej, która pojawiała się na oczach w przypadku właśnie tego od Clinique. Wow i jeszcze raz wow. I do dziś tak mam, że uwielbiam masła. Co prawda ja sobie testuję różne produkty. Tak jak na przykład ostatnio też pisałam wam na moim blogu o tym balsamie do demakijażu od marki Hydropeptide. Wspaniały produkt, genialny skład, wiele substancji aktywnych, świetne działanie, ale też nie należy do najtańszych. Natomiast jak szukam takiego sprawdzonego produktu, taki, który mogłabym wam polecić, który w demakijażu świetnie się sprawdza, to jest właśnie to masło od Bandy. Masełko emoliencyjne od Bandy i wiem też od was, że skorzystaliście wiele razy z mojego polecenia i przekonaliście się, że to masło jest, przekonałyście się, bo przecież generalnie to panie korzystają z tego masła, że jest genialne, że jest po prostu super, niedrogie, bardzo często pojawia się na różnych promocjach, często też można kupić taką wersję podróżną, limitowaną, na przykład w Hebe, świetny produkt. Wart swoich pieniędzy i wart zainteresowania. Moim zdaniem do każdego typu skóry, chociaż wiem też od was, że nie u wszystkich sprawdza się tak samo, ale to jest całkowicie normalne, bo przy kosmetykach tak właśnie jest. Musicie też o tym pamiętać, że to co jest u mnie
super, nie zawsze u Was też będzie super, będzie się sprawdzało, bo to też oczywiście zależy od tego, jakie kosmetyki do makijażu stosujemy, jakie kosmetyki pielęgnacyjne stosujemy, jakie stosujemy filtry, jaki mamy typ skóry, jakie mamy potrzeby, co lubimy w naszej pielęgnacji, czy też nie. Dużo tego, ale masła, balsamy do demakijażu to jest moje must have. Też takie produkty, które zmieniły moje podejście do demakijażu i sprawiły, że dzisiaj sprawia mi on, przyczyniły się do tego, że dzisiaj ten demakijaż sprawia mi ogromną przyjemność. No dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć, ale na zakończenie, co ja dzisiaj mam? Dzisiaj jakoś tak trochę język mi się plącze, wybaczcie, nie wiem, może mam taki dzisiaj dzień. W każdym razie chciałam powiedzieć, że na podsumowanie tego dzisiejszego filmu, filtry, muszę o nich wspomnieć, bo to są kosmetyki, które zmieniły moje podejście do pielęgnacji i to jest mój must have. Nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji dzisiaj zabrakło filtra. Stosuję filtry przez cały rok, stosuję przeróżne filtry. Naprawdę powiem Wam szczerze, że nie mam takiego swojego filtra wow, który będę cały czas, jak to się mówi, męczyć. Bo ja lubię testować i sprawdzać filtry. Co prawda mam filtr, do którego wracam, raczej powiedziałabym systematycznie, w okresie zimowym. Jest to filtr od marki Dermalogica Prisma Protect, ale tutaj mam 30 SPF, dlatego też lubię do niego wracać w okresie zimowym, jesienno-zimowym. Lubię go za jego lekką konsystencję, świetną formułę. On ma naprawdę ogromną ilość plusów i świetnie sprawdza się przy moim typie skóry, pod makijażem. Daje piękny efekt takiego ładnego wygładzenia naszej skóry. Ma fajne składniki aktywne. No mogłabym Wam o nim dużo opowiadać, ale tak naprawdę chciałam Wam powiedzieć tylko tyle, że filtry. Filtry to jest coś, co powinno być takim must have. Produkt, który stosowany regularnie sprawi, że Wasza skóra będzie bezpieczna. Bezpieczna przede wszystkim ze względu na promieniowanie, które mamy. A jak wiemy, promieniowanie przyczynia się do uszkodzenia naszej skóry, a wpływa na zbyt szybkie fotostarzenie, tak? Wpływa na przebarwienia, wpływa na zmiany komórkowe, może powodować raki skóry. Promieniowanie jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo szkodliwe. I jeśli będziemy chronić naszą skórę w odpowiedni sposób, będziemy też zmniejszać to ryzyko, które pojawia się z promieniowaniem, tych skutków ubocznych, które mogą się pojawić przez działanie promieniowania. I to jest też troszkę tak, że stosując filtry, Wy nie jesteście w stanie powiedzieć, czy ten filtr chroni, bo to można by było dopiero zauważyć po wielu, wielu latach. Czy na Waszej skórze nie pojawiły się przebarwienia, czy nie ma zmarszczek dodatkowych. No, można by było tutaj dużo wymieniać, jeśli chodzi o to sprawdzanie filtra, czy on rzeczywiście działa, ale nie to jest istotne. Prewencja. Prewencja jest istotna, bo chodzi o to, żeby nasza skóra była w dobrym stanie, żebyśmy nie musieli później jej leczyć, żebyśmy nie musieli się obawiać tych raków skóry, które są potwornie szkodliwe. Na pewno jest tutaj część z Was, są takie osoby, które dzisiaj borykają się z przebarwieniami, walczą z nimi, szukają jakichś skutecznych kosmetyków, zabiegów i wiecie, jak jest to niesamowicie uciążliwe. Trudne, jaki to jest trudny proces, żeby walczyć z przebarwieniami. A może właśnie trzeba było stosować ochronę kiedyś. Myśleć o tej ochronie, stosować ją regularnie, dokładać ją sobie w ciągu dnia, stosować według zaleceń i dzisiaj tych przebarwień by nie było. Cieszy mnie ogromnie to, że rynek kosmetyczny idzie do przodu i kiedyś rzeczywiście te filtry były bardzo uciążliwe, jeśli chodzi o ich stosowanie. Ten efekt wybielania na skórze, te problemy z makijażem, ta ciężkość, być może, jak to czasami mówicie, zapchane pory, jakieś wypryski, które się pojawiały. Kiedyś tak było, ale dziś,
Dziś mamy naprawdę tak duży wybór i takie możliwości z różnych półek cenowych, z różnymi składami. Tak jak mówię, ten rynek cały czas się zmienia, więc pojawiają się nowe substancje chroniące przed promieniowaniem. Producenci starają się tworzyć jak najlepsze, najlepiej opracowane formuły dla nas, najbardziej komfortowe, że każdy znajdzie coś dla siebie. I nie ma dzisiaj wymówek, nie bo on bieli, nie bo on się nie nadaje, nie bo coś tam, nie. Filtr to jest podstawa, bez względu na to, czy stosujemy silne substancje aktywne, czy wykonujemy silnie inwazyjne zabiegi, czy mamy słońce, czy też tego słońca nie ma. Filtry stosujemy. I ja muszę Wam powiedzieć, jestem ogromną szczęściarą, że wprowadziłam jakiś czas temu, naprawdę wiele lat temu, filtr do mojej pielęgnacji, ponieważ ja dziś nie muszę się absolutnie borykać z przebarwieniami na mojej skórze, twarzy. Nie mam żadnych przebarwień związanych właśnie ze skórą twarzy, dzięki temu, że regularnie stosuję filtry, że sięgam po antyoksydanty, że skórę złuszczam, że o nią w odpowiedni sposób dbam, ale wiem, że w ogromnej mierze to, że ja pamiętam o tych filtrach, to jest ich zasługa, że ja tych przebarwień nie mam i tak jak mówię, jestem ogromną szczęściarą, że nie muszę się z tym problemem borykać. Ach, także filtry muszą być. Słuchajcie, myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o te kosmetyki, które zmieniły podejście do mojej pielęgnacji, które cały czas są w mojej pielęgnacji, do których regularnie wracam, dzięki czemu lubię tę moją pielęgnację i lubię testować nowe kosmetyki i cały czas mnie to, słuchajcie, jak to się mówi, jara. Lubię testować, sprawia mi to ogromną przyjemność, wyszukiwanie też takich perełek dla Was, ale w tym moim takim dbaniu o siebie, w tych wszystkich moich etapach pielęgnacyjnych są takie produkty, które mimo tego, że testuję nowości, że sprawdzam, że czasami przesadzam, że kombinuję, że to, że tamto, to są takie produkty, które muszą być, na stałe muszą być. No oczywiście możemy tutaj powiedzieć toniki, płyny oczyszczające, kremy do twarzy, serum i tak dalej, konkretne substancje aktywne, tego jest naprawdę bardzo dużo, ale tak jak mówię, one się też zmieniają w zależności od potrzeb mojej skóry, sezonowo, dlatego że testuję różne nowości, sprawdzam nowe kosmetyki, ale te, które dzisiaj Wam wymieniłam, to jest takie must have. I teraz moje pytanie do Was. Jak to wygląda u Was? Czy Wy macie takie swoje kosmetyki, do których wracacie regularnie od wielu, wielu lat? Takie kosmetyki, które zmieniły Wasze podejście do pielęgnacji, czyli wprowadziliście je, zakochaliście się w nich i dzisiaj nie wyobrażacie sobie tej Waszej rutyny pielęgnacyjnej bez konkretnych etapów, bez konkretnych produktów, bez takiego czy takiego działania. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa, jakie będą Wasze historie. Mam nadzieję, że będą również ciekawe. Mam nadzieję, że moje dzisiaj były, że trochę Was zaskoczyły. No, także kończymy ten temat. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!